dekomunizacją i znaczącym stopniu ograniczony jej zasięg, choć orzecznictwo pozostawało na gruncie wskazanych wcześniej regulacji oraz interpretacji terminów propagowania komunizmu, ustrój totalitarny, potępienia okresu 44-89 i totalitaryzmu komunistycznego. Sądy administracyjne kwestionowały ingerencję organów nadzorczych, czyli wojewody, w uprawnienia samorządów do decydowania o nazewnictwie ulic, placów i innych obiektów. Często kwestionowały tylko formalno-prawny aspekt wiążący decyzję wojewody bez oceny przesłanek materialno-prawnych czy merytorycznej oceny danego patrona na ulicy odwołującej się do daty czy organizacji formacji zbrojnej. To jest ciągle musi zostać. Kwestionujących działania wojewodów były głównie naruszenia związane z prowadzeniem postępowania dowodowego i niedostatki opinii IPN-u, uznawanie, że nie spełniają one kryteriów dokumentu opinii. Sporny był również charakter opinii wydawanych przez oddziały IPN-u, czy wiążą one organy, czy może być traktowana tylko jako forma opinii biegłego. Sąd uznawały, że nie wiąże ona organu nadzoru. Co do rozstrzygnięcia, organy nadzoru były zobowiązane przy podejmowaniu rozstrzygnięcia odnieść się do tej opinii przez wyjaśnienie, czy podziela jej wnioski. Ocencie pod kątem tego, czy przekonująco wykazano w nich, że poddawana analizie nazwa jest zgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu. I teraz będzie ten slajd. Nie, ten ostatni slajd, że teraz będzie można go czytać. Co by było, sorry. I to jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia 2019. Odnosząc powyższe rozważania do opinii wydanej przez IPN w rozpoznawanej sprawie, zauważyć należy, że jej uzasadnienie sprowadza się do 5 zdań, z których 2 pierwsze mają charakter sprawozdawczy, 3 zawiera sedno uzasadnienia, które sprowadza się do powtórzenia przepisu prawa, a 2 pozostałe to nieistotne zwroty i stwierdzenia. I dalej zdanie. Następny wyrok, przykład wyroku NSA z listopada 2018. Jaka powinna być opinia? Tak, to jest to. Musi ona być metodologicznie poprawna, zawierać wykaz źródeł w oparciu o które dane fakty lub wydarzenia zostały ustalone, zawierać wyjaśnienie opisanych faktów lub wydarzeń oraz przekonujące uzasadnienie. Taka opinia powinna być także weryfikowalna, a więc umożliwić prześledzenie toku wywodu myśli w niej zawartego. Tym samym opinia IPN wskazująca, że dana osoba stanowi symbol komunizmu lub propagowania komunizmu, musi przede wszystkim zawierać analizę faktów lub wydarzeń, z których wynika owo symbolizowanie lub propagowanie. Są jeszcze inne przyczyny uchylania decyzji wojewody przez sądy. To jest brak krytycznej analizy tej opinii, nieskonfrontowania jej z innymi dowodami, argumentacja niedostatecznie wskazująca istnienie przesłanek do zmiany nazwy, mowa o spełnieniu przesłanki symbolizowania i propagowania komunizmu. Dalej, sądy przyjęły zawężającą wykładnię określeń symbolizowania komunizmu, propagowania komunizmu. W ugruntowanym orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, że samo członkostwo w organizacjach lub partiach politycznych, komunistycznych nie oznacza symbolizowanie komunizmu. Gdyby ustawodawca chciał uznać za symbol komunizmu samą przynależność do partii komunistycznej, to wprost zostałoby to napisane w ustawie dekomunizacyjnej. Tym samym, aby dana osoba była uznana za symbol określonego ustroju
uprawnień, przyznania wojewodzie uprawnień do arbitralnej zmiany nazwy ulic. Tak. I mamy wyrok NSA z 2018 przesłany.